Wszędzie powtarzane jest to zupełnie nieadekwatne określenie. Kryzys migracyjny. Mamy na wschodniej granicy kryzys migracyjny. Otóż nie, mamy kryzys, wcale nie na wschodniej granicy, tam tylko najlepiej go widać, ale to nie jest kryzys migracyjny. Przede wszystkim dlatego, że mówimy o tych raptem 30 czy 40 migrantach. Cóż w takim razie mówić o sytuacji tak jak. 6 lat temu na Węgrzech, gdzie rzeczywiście liczne zorganizowane grupy w tysiące dające się policzyć, pojawiają się na granicy i chcą szturmem tę granice przejść. Co powiedzieć o sytuacji w Cełcie i Mielili, gdzie też takie tego, tego rzędu wielkości tłumy rzucają się na granicę. Tutaj mamy około 30 osób i w dodatku nie żadnych migrantów. To jest użycie na razie na niewielką skalę broni D, broni demograficznej, jak to już wreszcie zdołali skonstatować i nazwać komentatorzy na zachodzie. Broń demograficzna, czyli po prostu kierowanie strumieni migracji, regulowanie jej, pobudzanie do migracji w tym, a nie innym kierunku to nic nowego, to zastosował bardzo skutecznie. Jak właśnie wspomniałem 6 lat temu, Erdogan wypuszczając zorganizowane grupy na tak zwany szlak bałkański. Przypomnę, że to się nie skończyło na zapowiedzi Angeli Merkel, że herzlich willkommen, wszystkich witamy, wszystkich tutaj ugościmy. A do Niemców powiedziała wtedy damy radę. O czym i o tym się już mało pamięta, pojechała do Erdogana, wiedząc, że nie dadzą rady i obiecała mu tam jakieś miliardy. Chyba się z nich wywiązała, bo na szlak bałkański nie wrócili już na razie imigranci. To zresztą nie był pomysł Erdogana. Pierwszym, jak sądzę, który na masową, na masową skalę i świadomie użył broni D, był George Soros. Też do celów wojennych, chociaż nie w interesie żadnego mocarstwa państwa, tylko w interesie wzniecenia rewolucji socjalistycznej, nowej rewolucji socjalistycznej, rewolucji nowego wzoru, którą ja nazwałem rewolucją strolowaną, bo jest to rewolucja. Prowadzona nie przez zbuntowane masy, podjudzone przez odrzuconych przez elity, tak jak było we wszystkich dotychczasowych rewolucjach, ale przez masy pobuntowane i prowadzone przez elity. To znaczy rewolucja, której celem nie jest zmiana porządku świata, tylko ugruntowanie. Dominującej pozycji multimiliarderów, takich właśnie jak sam George Soros, który przecież nie, nie, nie rozdaje tych, tych milionów, miliardów już z dobroci serca, tylko w interesie swojej kasty. To jest temat na dłuższą rozmowę. Nie mieszczącą się w tym filmiku, to jest temat na, cały, na całą książkę, i tę książkę szczęśliwie już skończyłem pisać 13 października będzie ona miała swoją premierę. Już dzisiaj serdecznie z, zachęcam. Więcej na ten temat, jak z wydawcą wymyślimy bonusy dla tych, którzy zechcą ją kupić od razu, szybko w przedsprzedaży i najlepiej na mojej stronie internetowej. Ale to była dygresja. Wracamy do kryzysu związanego z użyciem przez Aleksandra Łukaszenkę, a prawdopodobnie mocodawcą był tutaj Władimir Putin, bo trudno sobie wyobrazić, żeby Łukaszenka w obecnej swojej sytuacji coś robił bez jego wiedzy i zgody z kryzysem wywołanym użyciem broni demograficznej, na razie, jak mówię, na bardzo małą skalę. Nie użycie tej broni jest problemem. Bo my nie mamy problemu z ochroną tego kawałka granicy w Ustnażu Górnym. Być może mielibyśmy wielki problem, gdyby Łukaszenka przygnał na naszą granicę takie tłumy, jakie przygnał 6 lat temu Erdogan na granicę Węgier. My mamy problem z naszą tak zwaną elitą. Bo już ta drobna w sumie grupa. Już takie punktowe uderzenie w języku wojny, mówiąc harce przed główną bitwą, która się zbliża, pokazały, jak beznadziejną mamy tak zwaną elitę. Powtarzam, po raz nie wiem już który, że kiedy mówię o elicie, to mówię o elicie w sensie technicznym nie wartościującym, nie jako u ludziach lepszych, tylko tak jak elitą była w PRL-u nomenklatura. Zresztą ta elita trzeciej RP jest w dużym stopniu dziedzictwem nomenklatury. Nie najlepsi, tylko ci, którzy dorwali się do zarządzania Wielkimi dziedzinami życia publicznego. I owszem, władzę polityczną udaje się takiej licie czasem odebrać, ale to jest daleko za mało, żeby zmienić układ społeczny. Praktycznie poza Wiktorem Orbanem nigdy jeszcze nikomu się to nie udało. Ponieważ mówię o tym obszernie w swoich wykładach, więc tylko przypomnę króciutko, podstawą całego problemu jest nazad temu ze 30-20 lat złamanie. Tego, co nazywa się zasadą Pareto, czyli zasady krążenia elit. To jest zasada, która konstytuuje całą demokrację. Tylko dlatego ustrój demokratyczny może działać, że elity w niej, w demokracji dobrze funkcjonującej, się wymieniają. To znaczy te, które się zużyją, te, które obrosną w tłuszcz, mówiąc potocznie, te, które zastygną w rozwiązaniach dawnych sprzed wielu lat i nie są w stanie rozpoznać nowej sytuacji, bo to jest nieuchronna sytuacja, to się zawsze zdarza. Te elity są odsuwane przez ludzi nowych. Ludzie nowi przychodzą z nowym spojrzeniem, z nowymi pomysłami, wprowadzają te swoje nowe pomysły, potem zaczynają znowu degenerować u władzy, zużywać się i wtedy się wybiera na ich miejsce nowych. Nie tylko się wybiera w sensie politycznym, ale dotyczy to też nowych fal przychodzących i w nauce, i w sztuce, i w mediach, i w debatach publicznych. Otóż na zasadzie umowy okrągłego stołu od razu tak to u nas budowano, żeby elita nie mogła być przez nikogo zastąpiona, tylko żeby ona miała narzędzia do wychowywania społeczeństwa. Po pierwsze, nie dopuszczano czegoś takiego, że mógłby na przykład, pojawić się zdolny pisarz, który nie ceni sobie, mówiąc hasłowo Adama Michnika, a nawet uważa go za głąba. Nie, jeżeli takim człowiekiem był nawet super wybitny pisarz, jakim był Zbigniew Herbert, to zniszczono go, usunięto go w symboliczny sposób z elity polskiej, żeby nie naruszał tego, tej zasady, że elita jest jednorodna, myśli w jeden sposób, mówi, w jeden, sposób, mówi w jeden sposób, mówi chórem. Po pierwsze, zamknięcie elity. Po drugie, bo po co ją zamknięto? Po drugie, użycie elity jako broni do wychowywania społeczeństwa, czy narzędzia do wychowywania społeczeństwa, konkretnie autorytetu. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach mamy to zjawisko, że. Tak zwana elita, nazwijmy ją lewicowo-liberalna, uznała, że jeżeli coś zostanie chórem powtórzone przez wszystkich yy, sławnych, uznanych i nawzajem osobie mówiących, że są sławni, uznani i godni podziwu, to choćby to było ewidentnie głupie i sprzeczne ze zdrowym chłopskim rozumem i z doświadczeniem, to prości ludzie jak w tym klasycznym eksperymencie Aronsona z odcinkami. Myślę, że wszyscy ten eksperyment znają, a kto nie zna, to bardzo zachęcam do zapoznania się, bo to jest podstawowa i, i bardzo istotna sprawa. Więc, że prości ludzie przytłuczeni tym chórem autorytetów uznają, nie, to my jesteśmy głupi, my się mylimy, nasz zdrowy rozsądek się myli, nasze doświadczenie nas oszukuje, tamci wiedzą lepiej. Im widnieje, jak to mawiano w partiach komunistycznych, gdzie też taki mechanizm nieumylności kierownictwa panował. Otóż tak to działa rzeczywiście do pewnego momentu, do momentu, kiedy ludzie stwierdzą, że jednak zbyt daleko chór autorytetów minął się już z rzeczywistością i doprowadza do ewidentnych katastrof. Na zachodzie to była na przykład to był kryzys finansowy 2008 roku, po którym przestano wierzyć w zapewnienia noblistów, ekonomistów, którzy, którzy do ostatniej chwili gwarantowali, że takiego kryzysu być nie może. Albo kryzys strefy euro, albo, albo kryzys migracyjny. Jeszcze wcześniej, nawet przed rokiem 2015, się zaczynający na, 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 na południowych wybrzeżach Europy. W każdym razie, w którymś momencie przychodzi ten moment, kiedy ludzie przestają swoich elit słuchać. Uznają nie to, że jeżeli one chórem mówią coś, roz, coś nierozsądnego, to nierozsądne staje się rozsądnym. To znaczy, że oni chórem wszyscy są po prostu cymbałami, których słuchać nie należy. No i teraz istota sprawy, jak te elity. Odrzucone, zareagowały. Nijak. Stwierdziły, że to jest jakaś chwilowa aberracja, nie przyjęły do tego wiadomości, do wiadomości i wypierają, upierają się i uważają, że po prostu nie powiedziały swojego wystarczająco dobitnie i wystarczająco głośno. Stąd ucieka się w. w Słowo na F po angielsku, Trump, wygłaszane w Ameryce, albo na u nas jechać, powiedzmy, żeby się nie wyrażać. PiS e, to nie to, że ja tak bardzo nie chcę kląć, no nie chcę tego cytować. Wiecie Państwo e, z jakiego powodu, bo algorytmy nie, nie, nie wyłapują kontekstu, a już się polskich słów wulgarnych mu uczyły. W każdym razie, a to nie jest sejm, i tutaj nie można bluzgać bezkarnie. Ani, ani TVN, prawda, jakiś czy coś takiego. Także. Także jedynym efektem, zamiast zmądrzenia, zamiast pójścia po ten przysłowiowy rozum do głowy, jest zapiekłość, zaciekłość, zawziętość i coraz mocniejszy bluzg i coraz bardziej historyczne zapieranie się, odrzucanie rzeczywistości. I to, co dzisiaj widzimy, właśnie ujawnione tym lekkim, wstępnym użyciem broni demograficznej przez naszego wschodniego sąsiada, to jest no, dobitny pokaz, jak daleko to zaszło. Do jakiego stopnia ci ludzie zidiocieli, i do jakiego stopnia. Prawnicy na wysokich stanowiskach, ludzie z tytułami z instytucjonalnym autorytetem, ośmieszają ten instytucjonalny autorytet, upierając się przy oczywistych bzdurach, twierdząc, że to są uchodźcy, choć to nie są uchodźcy, twierdząc, że są z Afganistanu, choć nie są z Afganistanu, twierdząc, że są na terytorium Polski, choć właśnie o to chodzi, żeby ich na terytorium Polski nie wpuścić. Pajacując jak ten nieszczęsny idiota, biegający po polu, którego wyczyny obiegły cały internet, ośmieszając instytucje immunitetu poselskiego i z zawziętością atakując własne państwo. Jest taka upowszechniona na prawicy teoria, że oni są lojalni wobec Niemiec, a nie wobec państwa polskiego, dlatego się tak zachowują, podle jak się zachowują. Otóż ten przykład pokazuje, że jest jeszcze gorzej. Bo przecież Niemcy tutaj inaczej niż w 2015 roku wajchę przestawiły i ich stanowisko jest absolutnie odwrotne, jest całkowicie pisowskie. Jest trzymać granicę, nie wpuszczać nikogo, to jest wschodnia granica Unii Europejskiej. Jeżeli wpuścimy jednego, to zaraz Łukaszenka przyśle tysiąc następnych, a potem 100 tysięcy. Bardzo dobrze, dzielnie Polacy, że tak bezlitośnie się sprawujecie, chwali Die Welt, chwalą jakieś inne teny Łotyszy, Litwinów. A tutaj ci, którzy no, chyba sami siebie uważają tak naprawdę za delegaturę niemiecką, nie przyjmują tego niemieckiego głosu. Oni siedzą w retoryce z 2015 roku, z kompletnie już w histerii odrealnionej. Odrywając się od rzeczywistości, w przekonaniu, że jak bronią praw, jakiejś jakiś, yy, jakiś praworządności i to zostanie docenione, i ludzie będą zachwyceni, będą ich słuchać, a w każdym razie powinni ich słuchać, ponieważ oni jako elity tak mówią. Tymczasem pokazują, że nie mamy elity w Polsce. To jest straszna rzecz, ale niestety w naszych dziejach notorycznie się to powtarza. Dlatego straciliśmy niepodległość w XVIII wieku, że nie mieliśmy państwowej elity, która byłaby w stanie reagować adekwatnie na sytuację, tylko tworzyła fantasmagorię tego rodzaju, że jak to obóz patriotyczny na sejmie czteroletnim przegłosował, czyli późniejsza targowica, bo był to taki rodzaj patriotyzmu, który ostatecznie doprowadził do zdrady w imię obrony wartości patriotycznych. Jak to obóz ów wymyślił, najpierw z Prusami będziemy mieli sojusz, i Prusy nas obronią przed Carycą Katarzyną. Gdy nie było innego kraju bardziej zainteresowanego rozbiorem Polski wtedy niż Prusy. Teraz też mamy takie elity, które. Głębie myśli strategicznej mają taką, oddajmy się całkowicie Unii Europejskiej, Unia Europejska nas obroni przed Putinem. Tak nas obroni jak Ukrainę obroniła, tak nas obroni jak symbolicznie Angela Merkel jeszcze pojechała do Putina w rocznicę morderstwa, czy próby morderstwa na Nawalnym dokonanego, żeby tak, Ruskie to potrafią w symbole, prawda? Tak dokładnie wizyty te wyznaczyli, tak oddajmy się Unii Europejskiej, Unia Europejska nas obroni, Niemcy nas obronią. Podczas gdy to Niemcy są dla nas w tej chwili zagrożeniem dużo większym niż Rosja, która jest odepchnięta jednak Bogu dzięki na razie o tych paręset kilometrów od polskiej granicy i nie jest w stanie skutecznie poradzić sobie nie tylko z Ukrainą, ale nawet z samym, z samym Donbasem pogranicznym. Takie mamy elity lewicowo-liberalne i innych niestety nie mamy, bo to jest jeszcze większa tragedia, że. Przez 6 lat obecnej władzy ona próbowała jakieś nowe elity wytworzyć, Jarosław Kaczyński o tym dużo mówił. Tylko co to za elity ona chciała wytworzyć? No zgodnie z tym neosadnacyjnym mechanizmem, o którym też często mówię w wykładach Akademii Zdrowego Rozsądku, to miały być elity urzędnicze, ponieważ tam nie ma innego sposobu myślenia niż partyjno-urzędniczy. No więc te elity miały być tworzone na mm, takich ludziach jak z całym szacunkiem pan Sasin albo pan Suski. A jeżeli ktoś uważa, że to nie są osoby dobre do tworzenia elit, to niech zobaczy to następną zmianę, która już po nich przyszła, symbolizowaną przez takich ludzi jak pan Sobolewski, pan Puda czy pan Moska. To jest kierunek, w którym nieuchronnie prowadzi. Szukanie elit wśród partyjnych aparatczyków, wśród ludzi posłusznych, a posłuszni są ci, którzy są bezwolni, a bezwolni są ci, którzy są bezmyślni. I oni właśnie mocą woli naczelnika tu i tam ustawiani mają tworzyć alternatywę no bez jaj. To jest polska katastrofa, z którą jeśli sobie nie poradzimy, to wystarczy nie 10-30 migrantów. Użytych jako broń D, to wystarczy banda zbiorów z baseballami, żeby nas zniszczyć. Tak jak potężna, ogromna rzecz pospolita obojga narodów, rozpadła się pod słabym w sumie naciskiem słabszych wtedy od niej państw, bo my sobie dzisiaj myślimy, ach, takie potęgi Rosja, Niemcy no musiały nas rozeźroczyć. A nie, to nie był rok 1939. Wtedy te państwa były w potencjałach swoich słabsze, tylko one były. Mądrze rządzone, a Polska była w ogóle nierządzona, bo nie miał kto nią zarządzać. Jeżeli sobie nie poradzimy z tym nieszczęściem, to, to po nas. I to jest nauka z tego, co się dzieje w tej chwili na wschodniej granicy. Straciliśmy warstwę wyższą. Ona zgłupiała, zidiociała, marzy tylko o tym, żeby jak ten totumfacki pana Tuska być cieciem jakimś u niemieckiego właściciela, ale nawet na to się nie nadaje, bo Niemcy takich sługusów nie chcą, nie potrzebują. Prędzej się dogadają z tą urzędniczą elitą PiSu, bo ona przynajmniej jakoś pasuje do ich wyobrażeń, no i potrzebują Polski, nie jako miejsca, gdzie będą mieli nieustający płacz przyjedźcie, ratujcie, bo tu się sypie i my nie możemy, bo to jest jakby nie daj Boże Tusk wrócił do władzy, to tak to będzie wyglądało, że z każdym G będą jeździć po, jak się śmiano kiedyś z Gierka, że zegarnisz, tak, bo go po do Moskwy jeździ, to ci też będą z każdym byle czym do Unii Europejskiej, bo przecież sami cymbały nic nie są w stanie zarządzić, co już teraz ich postawa wobec kryzysu na wschodniej granicy pokazuje tak dobitnie, że chyba bardziej dobitnie nie można. Więc podejrzewam, że już będą Niemcy woleli pisowców, bo PiS przynajmniej gwarantuje, że Polska gospodarczo się nie podniesie ich nie doścignie, chociaż właściwie sam nie wiem. Tyle na razie refleksji, które będziemy kontynuować i starać się znaleźć wyjście jakiejś z tej sytuacji, której beznadziejność obnażyła 30 czy 40 migrantów, użytych przez Aleksandra Łukaszenkę do szturchnięcia Polski, by sprawdzić, czy już tak kompletnie zgniła. Czy jeszcze trzeba chwilę poczekać? Wydaje się, że wniosek dla Putina na razie jest, jeszcze chwilę trzeba poczekać, ale możemy tę chwilę zdołamy wykorzystać.